Hej, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj opowiem wam, jak zostałem frajerem, opłacając kartę wędkarską w 2023 roku. Od razu zaznaczę, że ten filmik nie będzie miał na celu hejtowania, atakowania PZW czy obrażania PZW. Ten filmik tyczy się mnie prywatnie i tego, jak się sfrajerzyłem, opłacając kartę wędkarską, gdzie dopiero teraz się do tego przyznaję, aż mi wstyd. Mianowicie w 2023 roku na początku zastrzegałem się, że karty wędkarskiej opłacać nie będę. No i faktycznie przez pierwsze pół roku do lipca karty wędkarskiej nie opłacałem, ale mówiłem kilka razy, opłacając zezwolenia jednodniowe, czasami trochę na przypale mówiłem. Nawet w styczniu, pamiętam, czy tam w lutym, krania mówiłem, który mam tutaj się wyświetla, to było na zezwoleniu jednodniowym, więc już zapłaciłem te dwie, czy tam trzy, czy cztery dychy. Potem jeszcze kilka razy mówiłem, między innymi z Grześkiem, z naszym kucharzem. Byliśmy na rybach nad Bugiem, gdzie mieliśmy kontrolę straży rybackiej, Państwowej Straży Rybackiej. No i ja wtedy też miałem opłacone zezwolenie 3-dniowe, więc już wtedy chyba z 7 dych wydałem, czy z 8 dych, coś koło tego, za te 3-dniowe zezwolenie. Dalej, kolejne kilka razy jakoś tam na spinning polatałem, połowiłem, na przypadek raz z tymi zezwoleniami jednodniowymi. Potem z Kasprem byliśmy i z Grzesiem na wodzie, która się nazywa Zaborek. Jeszcze filmiku z tej wody nie ma, ale będzie. I tam też sobie 3 dni siedzieliśmy i też opłaciłem 3-dniowe zezwolenie, więc wydałem tam kolejne 70-80 zł, bo jeszcze karty nie miałem opłaconej. No i tak to wszystko sobie leciało, aż w końcu pod koniec lipca wpadłem na genialny pomysł. Zrobimy eksperyment, czy karta wędkarska jest opłacalna, i sobie tak w głowie zakodowałem, zaplanowałem, że będę przez cały sierpień, dzień w dzień, wieczorami, albo z samiutkiego rana, albo na nocki, będę śmigał sobie na pobliskie wody PZW, których mam dość sporo. I sobie będę łowił jakieś tam nocki, północki robił, czy będę sobie siedział od 20 do 23, do 1 do 2 w nocy i lulu do domu. No i taki był plan, że tak będę co dzień sobie robił, więc postanowiłem, że opłacę kartę wędkarską. No i chyba jakoś na początku sierpnia, czy na końcu lipca opłaciłem kartę wędkarską. Tak, zgadza się, opłaciłem kartę wędkarską, więc zostałem hipokryto. I dalej, pojechałem, pamiętam, dzień po opłaceniu karty na Zalew Łusicki, czyli to pobliska woda PZW. Nagrałem kawałek filmiku, złowiłem leszcza i jazgarza. I co potem? I potem do końca grudnia tylko raz byłem na wodzie PZW. Więc słuchajcie, opłaciłem kartę wędkarską i dwa razy tylko mówiłem o tym, co opłaciłem. Stało się tak, bo dużo planów się popsuło, mieliśmy tam trochę komplikacji na firmie, dużo mi jakichś tam wypadło różnych przygód, załatwień. To się tak pokrzyżowało, trochę te plany się pokrzyżowały i nie miałem kiedy na te ryby jeździć, nie miałem kiedy na te PZW jeździć, mimo że zakładałem, że co miesiąc będę sobie jeździł, nagrywał takie filmiki krótkie i będę robić eksperyment, czy się opłacało kartę opłacić, czy nie opłacało się kartę opłacić. Też miałem właśnie nagrywać taki właśnie film, ile warte będą ryby, które zmówiłem przez miesiąc na PZW, ile kosztowała karta i czy karta się zwróciła, czy nie. No i taki był plan, takie było zamierzenie, właśnie aby karta kosztowała mnie 400 czy tam 500 zł i sobie przez cały sierpień chciałem na ryby jeździć i miałem taką tabelkę zamiar robić i podliczać, ile ryby były warte, tak lekko zaniżając tę wartość i ile kosztowała mnie karta i czy to się opłaciło, czy nie. No i okazało się, że zostałem frajerem, ponieważ tylko dwa razy byłem na rybach, co opłaciłem kartę, a przed tym, co opłaciłem kartę, no to byłem na rybach, nie wiem, z 10 razy, więc wyszło na to, że zapłaciłem dla PZW w zeszłym roku chyba, nie wiem, z 600, 700, 800 zł. A byłem na rybach o tym, co płaciłem dwa razy, no i przed tym kilka razy byłem, opłacałem te jednodniowe, więc no tak zostałem frajerem w 2023 roku, przyznaję się jak najbardziej. Aż wstyd o tym gadać, no ale taki vlog, wiecie, bo jestem vlogerem, jakby nie patrzeć, nie? Nagrywałem 10 lat na tym YouTubie. I teraz temat tego, czy w tym roku, w 2024 opłacę kartę wędkarską, PZW, zezwolenie wędkarskie, bo karta się opłaca raz do końca życia, 12 albo 14 zł w starostwie, ale wszyscy mówią na zezwolenie PZW, karta wędkarska, czy w tym roku opłacę? Nie wiem, raczej tak, myślę, że opłacę, ale będę chciał już częściej na te ryby jeździć, częściej łowić, mam nadzieję, że frajerem nie zostanę. Czy jest to opłacalne? Nie, PZW wydaje mi się, że prędzej czy później padnie i na razie nie zapowiada się na jakieś tam mega pozytywne zmiany, aczkolwiek wiecie, to nie jest tak, że całe PZW jest złe. Wielu działaczy jest na nieodpowiednich stanowiskach. Ja na przykład na swój okręg PZW Lublin nic złego nie mogę powiedzieć. Strzelce też z tego, co się orientuję, w miarę chyba dobrze działają, ale inne sąsiednie okręgi, czyli oraz to, co się dzieje w Polsce, między innymi warszawski okręg, no to wróć warszawski, mazowiecki. No to jeden wielki dramat.
moim okręgu katastrofy nie ma, ale też zajebiście nie jest. Na pewno bardzo wkurzające jest to, że nie ma zezwolenia na całą Polskę, więc ja muszę cztery okręgi dopłacać. Każdy okręg dodatkowo to jest cztery dychy. Opłacę chyba w tym roku Ścielce, Białą Podlaskę i Lublin, ale jak będzie, zobaczymy. No mam nadzieję, że w tym roku frajerem nie zostanę. Albo zostanę, zobaczymy. W tym filmiku to prawie tyle. Dziękuję wszystkim za obejrzenie. Taka anegdotka, takie vlogi będą bardzo rzadko. Raz na jakiś czas się pojawią, ale bardzo rzadko. Dalej w sumie jeszcze mam jedną informację, bo doszły do mnie wieści z Wód Polskich, że powstanie policja wodna. I już nawet w PZW o tym też wiedzą, więc Wody Polskie planują wprowadzić policję wodną. I na czym to będzie polegała ta policja wodna? Policja wodna będzie miała między innymi takie zadanie, że będą kontrolować zwykłych ludzi, stawy, czy każdy zrobił zezwolenie wodnoprawne na wykopanie stawu. Tutaj u mnie ten staw tutaj jest, no to on jest na zezwoleniu wodnoprawnym. Ja nawet nagrywałem filmiki, nawet może tutaj gdzieś wam się wyświetlają te zezwolenia wodnoprawne. No i Wody Polskie będą chciały wprowadzić policję wodną. Ta policja będzie kontrolowała to, czy jak wykopaliśmy staw, to czy wykopaliśmy go na zezwoleniu wodnoprawnym, czy w ciemno kopaliśmy go, czy na lewo go kopaliśmy. Więc to trzeba się będzie pilnować, trzeba będzie składać zgłoszenia wodnoprawne. Na moim drugim kanale Rafisz Hodowla Ryb jest filmik odnośnie tego, jak legalnie wykopać staw, jakie dokumenty są potrzebne, co gdzie należy załatwić. To nie jest droga sprawa. I jak te zgłoszenie wodnoprawne ogarnąć. Więc to na tym drugim kanale jest ten filmik właśnie o tym. Więc taka ciekawostka. No i policja wodnoprawna będzie miała tam jeszcze inne funkcje. Między innymi kontrola wędkarzy, bo straży rybackiej jest za mało. Dobra. To tyle. Dziękuję wszystkim za obejrzenie. Standardowo zapraszam, linki podane w opisie. Taki luźny vlogas. I co? I do następnego.